Londyn! Do boju, Polacy! Myślę, że w drugiej połowie będą lepiej zagrają, będą bardziej skoncentrowani i na pewno wygramy. No myślę, że są świetni na razie, ale liczymy, że będą w drugiej połowie tacy dobrzy i nam wreszcie się uda strzelić bramkę. No myślę, że Polacy bardzo dobrze grają, ale no zobaczymy jak następna połowa. Jugoslawię nie opanuje, od rzutu z autu rozpoczną Polacy, konkretnie zacznie Benić. Polska! 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 Bardzo zły. Bardzo zły. Myślałem, że chociaż będzie, wiecie, że chociaż remis, ale liczyłem na naszą drużynę, że będzie naprawdę dobrze, że wygramy, bo z Rosjanami dużo lepsza drużyna i myślałem, że chociaż będzie 2-1, ale... Mimo, że się nie udało, jak pan oceniłby grę Polaków dzisiaj? Muszę się wypowiadać. Bardzo słabo. Liczyła pani na więcej? No na pewno na więcej. 2-1 to było minimum moim zdaniem. Przegranej się w życiu nie spodziewałam. Smutno, no to co zrobić, no. No miało być dobrze, jak zwykle. No szkoda bardzo. Jak oceniłby pan dzisiaj grę Polaków? No, dobrze grali, ale brakuje im jednego zawodnika, który by to wykańczał. No niestety, no porażka na całej linii, no. Nie mamy reprezentacji praktycznie od 1974 roku, no niestety. Porażka, jeszcze raz porażka. Tylko ze względu na wynik, czy również na samą grę Polaków? Nie, na samą grę, jak zwykle. Pierwsza połowa do przodu, a w drugiej, jak państwo widzieli, nie graliśmy nic, no dosłownie nic. No. Przez pierwsze 25 minut ani jednego strzału. Tak nie można grać.